Karol Strasberger to legenda polskiego kina, teatru i telewizji, która od ponad 50 lat dostarczała rozrywki publiczności. Aktor, który zadebiutował w 1970 roku w serialu Kolumbowie, a niedługo później zyskał ogromną popularność dzięki roli w filmie Noce i Dnie, stał się ulubieńcem wielu pokoleń. Jego występy w teatrze oraz długoletnia praca jako prowadzący program Familiada uczyniły go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej telewizji. Mimo sukcesów, jakie odnosił na scenie teatralnej, Strasberger podjął niedawno decyzję o rezygnacji z tej części swojej kariery. W rozmowie z Pomponikiem wyjaśnił, że choć do niedawna pracował w trzech miejscach jednocześnie w teatrze, na planie seriali oraz jako prowadzący familiadę w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość. Zdradził, że ma bardzo ważny powód, by pożegnać się ze sceną teatralną. Karol Strasberger od zawsze szukał nowych wyzwań i starał się rozwijać swoją karierę. Jednak po pięćdziesięciu latach intensywnej pracy uznał, że rezygnacja z teatru jest nieunikniona. Wyznał, że to zrozumiała decyzja. Biorąc pod uwagę ogromne wymagania fizyczne i emocjonalne, jakie niesie ze sobą praca na scenie. Mimo, że kończy pewien rozdział, nie wydaje się, by całkowicie zniknął z branży, wciąż pozostając aktywnym w telewizji i innych projektach. Karol Strasberger, choć od ponad 50 lat działa w branży rozrywkowej, nadal pozostaje aktywny zawodowo i nie uważa, że osiągnął moment, w którym już nic nie musi. Pomimo ogromnego doświadczenia i statusu gwiazdora, aktor wciąż podchodzi do swojej pracy z profesjonalizmem i zaangażowaniem. W rozmowie z reporterem Pomponika podkreślił: Im więcej umiemy i mamy lepszą pozycję zawodową oraz bagaż doświadczeń, tym więcej powinniśmy. Mamy być wzorem dla młodych ludzi i pokazywać, że ktoś taki jak ja też ma być przygotowany znać tekst i nie mylić się. Dlaczego więc, mimo takiego podejścia, postanowił pożegnać się z teatrem? Okazuje się, że Karol Strasberger podjął tę decyzję z bardzo ważnego powodu. Późne tacierzyństwo obudziło w nim nowe poczucie obowiązku i priorytety. Aktor został ojcem w późnym wieku i postanowił poświęcić więcej czasu rodzinie, rezygnując z wymagających wieczorów spędzanych w garderobach teatralnych. Chce być obecny w życiu swojego dziecka i zadbać o jego wychowanie, co dla niego stało się najważniejsze. Strasberger, mimo rezygnacji z teatru, nadal aktywnie pracuje w telewizji, a jego praca na planie Familiady oraz nad projektami filmowymi pokazuje, że nie zamierza zwalniać tempa. Jednak w tej chwili priorytetem jest dla niego rodzina i bycie blisko swojego dziecka. Karol Strasberger, który przez lata zjeździł całą Polskę ze spektaklami teatralnymi, zdecydował się zrezygnować z wyczerpujących czasowo wyjazdów, aby móc spędzać więcej czasu z rodziną. W rozmowie z Pomponikiem przyznał, zrezygnowałem z tych wyjazdów, ponieważ nie da się wszystkiego. Odpuściłem ze względów prywatnych. Zostawiłem teatr z boku po to, żeby wieczory, które mi zajmował, mieć dla rodziny. Moja pociecha musi mieć ojca, rodzinę i poczucie wspólnej zabawy. Choć Strasberger częściowo ograniczył swoje obowiązki zawodowe, nie planuje jeszcze zakończenia kariery. Decyzja o odejściu z teatru pozwoliła mu pogodzić pracę z resztą zobowiązań, które nie zabierają mu tyle wieczorów jak scena teatralna. Na ten moment o tym nie myślę. Jestem w stanie to wszystko tak godzić, że jestem obecny w domu. Wyjeżdżam na jeden dzień, ale wracam i skracam nieobecności w domu. Jestem na etapie, że rodzina jest dla mnie najważniejsza zdradził Strasberger. W 2019 roku Karol Strasberger wziął ślub z Małgorzatą Weremczuk, a w tym samym roku na świat przyszła ich córka Laura. Dla aktora późne tacierzyństwo stało się priorytetem, a nowa rola ojca skłoniła go do podjęcia decyzji o większym zaangażowaniu w życie rodzinne. Jak sam mówi, jego dom i rodzina są teraz najważniejsze, a on pragnie aktywnie uczestniczyć w wychowaniu swojej córki.